Witaj się, panocku. Ale to ty się teraz witasz. Ostatnio ja się witałem. Teraz też możesz. Hej ludziska, witam was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle Jamci to jest, czyli Grzegorz Brzęczyszczykiewicz z Dupowica oraz wita was także pan Duduś Koziotwór. Cześć, witajcie, tutaj ja, Koziotwór. Nie no, już tak na poważnie, no to ja to jestem ja, Duduś to jest Duduś, wiem, taka szarada na początku, w ogóle byliście zaskoczeni, zszokowani, kto się z wami wita, nie wiedzieliście co się dzieje. Dokładnie, weszliście na ten kanał nie wiedząc kto tutaj jest. Tak jest, na totalny szok. Na jeden kanał i na drugi. Nie, ale z tego co pamiętacie, ogrywamy sobie cały czas DLC do Madrunnerka, czyli American Wilds i jestem zafascynowany tym, jakie modele tych ciężarówek wykonano, dlatego że jadę obecnie cysterną i widzę, że te rury do podpięcia do cysterny mi się ruchają po prostu, ruszają się kiedy jadę. Mhm. Więc nawet jest fizyka takich, wiesz, dodatkowych przedmiotów, super sprawa. Super. No, ostatnio wyciągnąłem, wyciorbasiłem Dudusia z opresji, a teraz sam jadę, będę Western Starem. Ciorbaj Dudusia, by mi też ciekawe. Będę długie kłody wiózł Western Starem, dlatego że to jest najmocniejsza ciężarówka ze wszystkich z owego DLC. A nawet ja tym potrafię się zakopać. Tak, no bo te opony mi się nie podobają, one takie no teoretycznie jakby troszeczkę lepsze od tych zwykłych, no ale też nie są jakieś potwornie... No wiecie, no nie mogą się umywać na przykład do tych mazowych, które są wielkości człowieka. No teoretycznie mają spory bieżnik, no ale jednak to nie jest to samo. Czekaj, jak chcę teraz jechać? Na południe będę chciał, bo ten... Nie, tędy przejedziemy, bo tam jeszcze tędy nie jechałem. I tam do Skidnera, tylko że ja to nie jestem taki cienki wacuś. Więc ja to sobie własnoręcznie załaduję na siebie. Na swój grzbiet. Kłody. Ja miałem dość ładowania po tym, po The Ridge. Poza tym to ja jestem mistrzem ładowania zgodnie z grą, to co będę tu znowu ładował? No jasne. Nie no, ale ostatnio dobrze ci to już szło. No świetnie. No a co, nie? No świetnie mi szło. No z tego co pamiętam, to już sobie radziłeś. No. Dobra, no to jedziemy, pojechali. Czekaj, nie tędy chciałem przecież. Tędy czy nie tędy? Nie tędy. No właśnie, inną drogę chciałem wybrać. Tak, jest tędy i potem tak i tam na lewo, dobra. No, po asfalcie to pewnie ciśniesz teraz, nie? Coś tam cisnę. Coś tam ciśniesz. Dobra, przejdziemy sobie tą drogą, bo tędy jeszcze nigdy nie jechałem. Zobaczymy jak ta droga w ogóle wygląda. Którą drogą? No tędy. Którędy? No musisz zobaczyć, bo tak to ci nie wyjaśni. Od północy, od miastełka. No tędy, no faktycznie. No to mów, że tędy. Tędy, mówiłem przecież. No, ale tak niewyraźnie. A co ja niewyraźnie mówię? No bez ładunku to sobie radzę. Zobaczymy jak będzie z ładunkiem. Ale Western Star to już jest bydlak. To nawet gabaryty tego fajny, traku. Fajny jest, bardzo mi się podoba. O czym świadczą. Dobra, i z tego co pamiętacie, ja już sobie tutaj kiedyś długie kłody z Kidnerem zwiozłem z obszarów typowo bagiennych i teraz sobie je załaduję.
Taki jest plan, co z niego wyjdzie, zobaczymy. Ty potem jeszcze będziesz musiał jeden krótkich kłód zabrać, ładunek. Nie będziesz mi mówił, co ja muszę robić. Nie no, trzeba, bo tam... Zresztą, ile my tu mamy tartaków? Tam są dwa obok siebie, tak? Tak, dwa obok siebie, więc trzeba 8 i 8. Długi ładunek, no to będzie 8. Tak, to jeszcze jeden trzeba będzie... Ten ładunek kłód, który masz, zawieź do tego drugiego tartaku, nie do tego pierwszego. Tak, tak zrobię. Tam, gdzie są trzy już załadowane. Jezu. Tylko nie pomyl sobie tych tartaków, bo inaczej... Dobrze, nie pomylę. No. Muszę najpierw dojechać. Dobra, ustawimy się, tak? Nawróciłem. Bardzo, bardzo mi się podoba w tej grze to, znaczy model drzew się może nie zmienił od takiego Madranera zwykłego, ale zmienił się model gleby i to mi się podoba. Właśnie ona wygląda troszeczkę jakby bardziej amerykańsko. Tam często jest taki czerwonoziem. Niezależnie od tego, jakby to głupio nie brzmiało. Dobra, no to ładujemy się. Sto roboto. Pięknie. Żuchaw! La żuchaw! Całe szczęście wreszcie nie muszę się ładować nocą, bo ostatnim razem to tak niezaszczęśliwie to się złożyło. Dobra, teraz tak, tak. Pstryk, myk, 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 pstryk. Kurde, mogę jechać asfaltem, a nie skracać tutaj. Dobrze, to chwycę. A co, coś źle? Nie, jadę, ale zobacz, że którędy ja zjechałem, nie? Ja mogłem pojechać dalej asfaltem i miał łatwiejszy dojazd. No. Fajnie zjechałeś, czas utrudniać. I to nie jest sarkazm. Uważam, że w tej grze trzeba utrudniać, żeby czuć wyzwanie. Tak jak w Dark Souls. Wow, ale to się kolebie. Nie! 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 No co ty? Wywaliłeś się? Tak. Jakim cudem, stary? Jak ty to robisz zawsze? Ja tego nie kminię. Ja nie wiem. No bo zrąbałem to, no. Kurde. Jak się wywaliłeś, to raczej tak, no. Jakby to, kurde, ustawić. Tak to mi się zablokuje ta kłoda, a nawet nie. A bo to przeniknęło, dobra. Dobrze, na środku to będzie. Musi być na środku chwycone, żeby, wiecie, potem jej nie przeważało. Jeszcze chwytak obrócimy, dobra. Jeszcze teraz troszeczkę dalej. O, i teraz na dół. Dobra. Też troszeczkę usprawnili sterowanie chwytakiem, muszę przyznać, bo dawniej trzeba było wychodzić z głównego interfejsu chwytaka, żeby móc zrobić interakcję pokroju chwyć. W osobnej zakładce było chwyć, a w osobnej zakładce było ruszaj żurawiem. Teraz już to wszystko jest w jednej zakładce, więc wszystko płynniej może działać. Tak samo zauważyłem przy tym amerykańskim Skidnerze, że z normalnego sterowania chwytakiem z tego interfejsu można ruszać też, wiecie, tym z przodu. I nie wiem, czy czasem nawet z interfejsu zwykłej jazdy nie można ruszać lemieszem z przodu. Ale usprawnili to mi się podoba. Myślą chłopaki jednak w tej firmie. To fajnie. Ty, no ale inaczej to zrób. O, widzisz, tak. Tak i teraz w dół. Jednak mi te kłody przeważa, no. O kurde, to gorzej. Ciorgaj wieprza! Ty, no, jak się to zahaczyło, wredne bydle. Spadaj mi z tą kłodą, synek. Czekajcie, inaczej to zrobię. Przestawię. Tak, chwytak. O, widzisz. Teraz powinno wyjść. No i co? No kurde! Problematyczna ta naczepa. Wiesza się ładunek. Jakie gunwo. O, wlazło, dobra.
Tak jest. Tak jest. Tak jest. I tak jest. Proszę bardzo, mamy załadowany własnoręcznie, elegancko, jedziemy dalej. Oj, to się będzie działo, tylko teraz jaką trasą? Na lewo tutaj muszę skręcić i przez samo bagienko. No to jest właśnie ten teren raczej przeznaczony dla Skidnera, dlatego nie dziwię się, że ty się tutaj właśnie zakopałeś. Jak tu w ogóle zjechać, żeby się nie majgnąć? No grubo. Ale wyzwanie będzie, to z pewnością, to dobrze. No, to ludziska, pozwólcie, że powiem wam 2-3 zdania o tym potężnym ssakucie pierzaku, jakim jest Western Star 6900XD. Ludziska, jedna z takich najmocniejszych ciężarówek Western Stara, klasy ciężarówek Western Stara, które są produkowane po dziś dzień. Trzeba przyznać, ona już jest przeznaczona typowo, to nie jest przypadek, że ona się znalazła w tym tytule. Jak był zapowiedziany American Wilds, to właśnie zakładałem, no miałem nadzieję, że Western Star się pojawi właśnie w tym wydaniu, dlatego że to jest taka typowo ciężarówka przeznaczona do jazdy w trudnym terenie, przeznaczona do ekstremalnego zastosowania, do warunków zrywkowych. To znaczy, ja już wam wcześniej mówiłem, że takie ciężarówki nie miały właśnie jeździć po takich błotach, po jakim teraz jadę, dlatego że w Ameryce troszeczkę inaczej dokonuje się zrywek. To znaczy, z takich błotnistych terenów to najpierw skidnerami się dowozi drewno do nieco bardziej takich, powiedzmy, szos, nawet szutrowych, ewentualnie jak są błotniste, no to nie aż tak jak na Syberii. I dopiero tam podjeżdżają taki Western Stary i zabierają ładunki, ale ciężarówka naprawdę była potężnych rozmiarów. Ona się wyróżnia z perspektywy pozostałych ciężarówek amerykańskich, po pierwsze gabarytami. Ona jest naprawdę monstrualna. Jest bardzo duża, wielka. Tego może tutaj nie widać, ale ona jest piekielnie wielka w sobie. Jest po prostu wysoka, jest długa, większa od standardowej amerykańskiej ciężarówki. No, długość samego ciągnika siodłowego to dochodzi do 12 metrów w tym wydaniu. To jest piekielnie długi ciągnik, bardzo wielki truck. Przy czym również warto zauważyć, że wiele podtypów owego modelu powstało w Ameryce do takich terenów najbardziej ekstremalnych. Żałuję, że właśnie tego wydania tutaj nie zrobili, przeznaczonego do terenów bardzo ekstremalnych, dlatego że w tamtym wydaniu ciężarówka ma napęd 6x6, nie, tfu, źle mówię, 8x8 ma, bo ma jedną oś z przodu i trzy osie z tyłu. Wszystkie są osiami napędzanymi, więc zobaczcie, jaki gigant, prawda? I to już jest przeznaczone do tych bardzo ekstremalnych warunków, jak gdzieś w błoto trzeba wjechać. Natomiast warto zauważyć, że maszyna jest ekstremalnie silna. Te Western Stary miały okropnie mocne silniki i miewały udźwig nawet dochodzący do 225 ton, co jest już naprawdę takim ekstremalnym ekstremum. Więc nie przez przypadek maszynka tutaj się znalazła, nie przez przypadek jest najmocniejszym trackiem owego DLC. Powiem ci, póki co nieźle to idzie. Spoko. A ty jak sobie radzisz? Gdzie jesteś? W warsztacie, znaczy aktualnie jestem tak po prostu. Ale dowiozłeś już, tak? Przecież się wywaliłem. A zapomniałem, ty, no rzeczywiście, jak mi z głowy wyszło. Znaczy nie, aktualnie powiem ci, że jestem tak. No co, no Duduś, zdarza się, no trudno. Nie, ale nie, po prostu ja już jestem na etapie, że mam dość. No i tyle. To co, chcesz przerwać? Znaczy, chcę dokończyć tę mapę i przerwać. Serio? Muszę chwilę odpocząć, bo po prostu jestem już tak zły, a nie... Oj, Duduś, to tak jakbyś się denerwował na Dark Soulsa. To nie można, to jest madrane. To takie rzeczy się zdarzają na porządku dziennym. Ale to bez przesady, wiesz, ja lubię tak naprawdę się trochę powygłupiać, ale teraz... Teraz to już trochę przegięcie. Oczywiście jeszcze jak zawsze, jak nagrywam, to ktoś mi musi przyleść. Nie wiem, no nie wiem, czym tu się denerwować. Ja już się wiele razy w tej grze majtałem i normalnie no, taki znaczy tytuł. Nie, znaczy nie o to chodzi. Ja wiesz, ja też mam kiedy jest fajnie, to jest fajnie, a czasami też mam swoje granice i po prostu to jest dla mnie za dużo, nie? Rozumiem. I czasami wolę chwilę odpocząć, odsapnąć, zresetować się i tak dalej. Powiem ci, zahaczyłem się dokładnie w tym samym miejscu, w którym ty się kiedyś zahaczyłeś. Zawiesiłem się, bo tu jeszcze kurde kłody są.
nie za fajne miejsce. Ono tak specjalnie zostało zaprojektowane, żeby tutaj właśnie się zawiesić, bo nie dość, że jest delikatna górka, to jeszcze te kłody pod kołami, to ewidentnie tak to pomyśleli. O to im chodziło. Tylko że ja zrobiłem takiego sprytnego myka, że właśnie podpiąłem się tam naczepą. Może to jakoś wyjdzie. No, zobaczymy. Nic przede mną, żeby się podpiąć. Kurde, nie ma. Szkoda. Szkoda, szkoda. To jeszcze inaczej to musimy ogarnąć. Ciężki orzech do zgryzienia to miejsce, tak ci powiem. Jeszcze inaczej to zrobię. Bardziej się przytulimy do prawej ludziska. No już prawie na asfalcie jestem, no błagam was. No nie. Się tak łatwo nie poddam. Muszę to zrobić. Ale jazda. Zmierzyłem się z owym Belzebubem szatanem i powiem ci szczerze, Duduś, dałem radę wyjechać z tego miejsca, ale no, no to było, gratulacje. Było ciężko. Co dosyć dziwne, wbrew pozorom właśnie te kłody, które miały mi przeszkadzać i twórcy gry tak je zaprojektowali, żeby właziły w koła i przeszkadzały, to mnie pomogły, bo podskoczyłem na nie i się od nich odepchnąłem. Ale muszę przyznać, ogólnie jestem pozytywnie zaskoczony, bo jak zobaczyłem te traki, myślałem, że nie będzie się nimi dało jeździć tak jak na przykład z tym Krazem ulicznym albo Kamazem ulicznym w podstawce. Albo Zaporożcem, no maszyny nie wiadomo po co tak naprawdę zaprezentowane, no bo nie nadają się do takich realiów. Ale tutaj jednak mapy też tak pomyśleli. Inna mechanika, troszeczkę gruntu jest i działa to. A zaraz się znowu ciemno zrobi. Nie zdetym kotletym. Chyba że Duduś, jakbyś chciał, to możemy jeszcze zrobić tak, jak nie to nie, ale jakbyś chciał, to możemy jeszcze na przykład potem do WOTA zasiąść. Nie. Dobra, jak sobie życzysz. Zatankujemy się. Elegancja, Francja. Dobrze, nawet stacja benzynowa tak zlokalizowana przydatnie, że tak powiem, i jedziemy dalej. Odpalimy światełka. Wracamy na amerykańskie szosy. Nie, powiem wam szczerze, że jak tak ogrywam te DLC American Wilds, to sobie zrobiłem smaka na American Truck Simulator. Potwornie mocno teraz bym sobie chciał w to pograć, ale nie pogram teraz, dlatego że już no, zasypuję kanał Madranerem, więc no, nie mogę aż tyle gier nagrywać jednocześnie, które mają charakter typowo właśnie ciężarówkowy, prawda, bo nie każdy lubi takie klimaty. Ale w przyszłości to jest kwestia czasu aż.
American Truck Simulator się pojawi. Chociaż ten nowy American Truck Simulator do mnie tak mocno nie trafia z uwagi na to, że no w starych grach tego typu, na przykład 18 Wheels of Steel albo Howling, Pedal to the Metal chyba też była jeszcze taka gra. W tamtych tytułach było tak, że całe Stany Zjednoczone były od góry do dołu i na boki. Teoretycznie mapa była mniej dokładna, wiadomo, i mniejszych rozmiarów. No bo to musiało być jakoś zminiaturyzowane, ale dzięki temu, że były całe Stany, to mogliście sobie podjechać od wybrzeża do wybrzeża, od Nowego Jorku do LA. Był ten przekrój, było to zróżnicowanie z perspektywy no, ogólnego kontrefektu, takiego paradygmatu, tych tras, dlatego że i pustynie były, i wiecie, taki klimat umiarkowany, i te potężne prerie, równiny w środku Stanów Zjednoczonych. I jak się nawet do Kanady można było wjechać, jak się człowiek dostał do Kanady, to tam śnieżyce było oblodzone, wszystko śniegiem pokryte i łatwo było wpaść w poślizg. To było fajne, to budowało zróżnicowanie w tytule. W tym najnowszym American Truck Simulator tego nie ma, z uwagi na to, że no tylko są zrealizowane te zachodnie Stany. Tak więc no to jest troszeczkę gorsze. Ale za to większa dokładność jest i rzeczywiście tras też jest sporo. Mniej to zostało zminiaturyzowane i bardzo ciekawe, czasami spotyka się nawet widoki tam, czuć tą Amerykę, Amerykę, którą ja definiuję jako potężne, puste przestrzenie, bezludne obszary, po prostu no ta przestrzeń, ta wolność. No nie mówię tutaj o takiej wolności z czasów kowbojów amerykańskich, wiadomo, to dziki zachód już nie jest, ale mimo wszystko Ameryka jest znacznie bardziej przestronnym krajem niż Europa, tam jest wszystko mniej naćkane, większa przestrzeń, choćby z uwagi na to, że te zbliżonych rozmiarów, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej są zbliżonych rozmiarów do całego kontynentu europejskiego, a... Dobrze jadę. A też trzeba przyznać, że w Europie mieszka no z tak lekką... ręką, lekkim Wacławem z 800 milionów ludzi, podczas gdy w Ameryce 310 milionów, więc no mimo wszystko inny rozkład ludności cywilnej. Duduś, mów coś do mnie, człeczy, no bo się czuję tak, jakbym sam grał. Utknąłem i jadę sobie tym pomóc Skinnerem, czy jak on tam się nazywa. No dobrze. Ja tu gdzieś muszę mieć zjazd. Ale to ja bym ten zjazd minął i pojechał tym. O, widzicie, tędy pojadę. To będzie taki skrót, ale w terenie, więc trudny technicznie, ale jednak skrót. Fajnie wygląda ten skinner. Fajnie, fajnie i bardzo przydatna maszynka, bo naprawdę szeroka, dobrze osadzona, wysoko zawieszona. Kto tu tak zaparkował? A to jeszcze nie są wszystkie maszyny z tego DLC, bo na kolejnej mapie powinniśmy mieć jeszcze taką ciężarówkę, której tutaj nie ma, czyli tego Forda, którego ty sobie na początek wybrałeś, a i przy okazji jeszcze jedną maszynkę typowo zrywkową, podobną do Skidnera, ale tam już można bezpośrednio na niej kłody przewozić. Zasadniczo tamten pojazd, który będzie na tej drugiej mapie, można określić mianem kombajnu leśnego. Ale to jeszcze... Jak będę już tym jeździł, to wtedy wam wyjaśnię, co to w ogóle jest i skąd się to wzięło. I tutaj odbijamy na prawo. O, wjeżdżam w teren, tam gdzie ty się majgłeś. Zobaczymy, jak mnie pójdzie, czy też się nie majgnę czasem. O kurde, tutaj to ciężko jest. Wjechałem, od razu się zakopałem, w sekundę. No, wymagające miejsce. Ale to właśnie, też widać, że tak chcieli tą mapę zaprojektować, że albo jedziesz naokoło przez całą mapę asfaltem, albo jak chcesz mieć teoretycznie łatwiej, no to jedź sobie skrótem, ale wtedy to się, chłopie, pomęczysz. Fajnie, dokładnie, fajnie. No ja tam się niestety poległem. No, zobaczymy, czy ja nie polegnę. Poległem i się zdenerwowałem bardzo. Czuję tą w twoim głosiem, że masz ochotę rozszarpać na strzępy ten piekielny tytuł. Dobra, no póki co jadę, jakoś tam jadę, no. Nie jest tak fatalnie, bo jakoś idzie.
rozdrożę Jana prawo. Jana prawo, bo prawym trzeba być i sprawiedliwym. Tylko że kurde, cały czas po nocy jeżdżę, no po prostu trzymajcie mnie, bo mi rozdupcy. Noc, noc i noc. Taki to urok tej gry. Znaczy to też jest fajne, ale przeszkadza czasem. A to dopiero 23, więc jeszcze się zaczyna. Cała noc przed nami. Trudna trasa. Chyba nawet widzę, gdzie się majgłeś, bo widzę, że po lewej stronie drogi to jest taka, no, rozpadlina. Jakby tam zjechać na przepą, to od razu się cały skład majga. Autentycznie mi się przelało. A jeszcze jak na złość, jak nagrywam, to wiesz, wszedł mi ktoś do pokoju i też jeszcze. Nie lubię strasznie, jak mi się przeszkadza, nie? No ale to przecież Duduś, rób jak klasyczny no life, idź, zwyzywaj mieszkańców, ale nie wolno wchodzić jak ja nagrywam. Aha, dokładnie. No, dojechałem. No to gratki. Tylko czekaj, do którego to ja teraz startaku? Muszę do tego drugiego, czyli to jest ten, dobra. Ja jadę do tego, co już 3 dowiozłeś, to go zamknę, mam nadzieję, o ile się nie wpierdzielę po drodze. Znaczy nie, ja chcę go tutaj zamknąć, chyba że inaczej robimy, bo jak ja mam długi ładunek, bo ja mam 6. Dobra, no to w takim razie się rozładuję w tym pierwszym. Bo myślałem, że długi ładunek to ma 8, tak jak było w tych radzieckich ciężarówkach, ale tutaj jest 6, to jest inaczej liczone. Dziwnie, no ale dobra. Mniej to zdywersyfikowali, bo długi ma 6, tam miał 8 w dotychczasowym Madranerze, a krótki ma 3, a tam miał 2. No, zrzucaj to. Waszmość, zrzuciłem. Dobrze, to teraz ty, to jeszcze ja muszę prawdopodobnie jeden ładunek wziąć. To czym bym to sobie wziął? Może bizonem, bo bizonem jeszcze ładunku w ogóle nie brałem. Nie jest to chyba zły pomysł. To wjedziemy tutaj w zatoczkę. Okej. Okej, dogi. I weźmiemy sobie rzeczywiście bizonika. O, już nawet mam z taką tą paką, tylko gdzie to jest? Ojeju, to jest tutaj. To nie, to będę musiał. A gdzie jest ten drugi bizon? A drugiego mam tu. No to paradoksalnie może tym mi będzie lepiej nawet. A bizonik ma fajne udźwiękowienie. Który to jest bizonik? Ta żółta ciężarówka, nie wiem czy ją masz. W nazwie jest bizon. Chevrolet bizon. To chyba nie mam. To sobie ją weźmiesz na kolejnej mapie. No jak będę musiał zrobić. Tak, bo ja sobie wtedy wezmę to, co ty wziąłeś na tej, czyli tego Forda LTL 9000, bo go tutaj nie miałem i nim nie jeździłem, natomiast ty sobie weźmiesz bizona, to wtedy ty nim pojeździsz. I będzie w sam raz. Natankujemy sobie, chociaż mam full metal jacket, no ale... Dobra. Fajnie, fajnie. Z
ładunkiem już by tędy nie przejechał, bo jest posterunek. No ale bez ładunku to mogę szaleć. Mijam twojego Skidnera. O, jak mnie zarzuciło. Dobra. Nie będziemy na błoto się ryć, bo to może być zgubne. 35 mil na godzinę. Nie można szybciej jeździć. Żeby tu jeszcze prędkościomierz był normalny. No to niestety muszą dopracować. Mam nadzieję, że w Madranerze 2 to już będą te wnętrza kabin takie naprawdę fachowo zrobione. Bo tutaj to jest taka symbolika, powiem sobie szczerze. Da się dużo poprawić w każdym razie. Ach, aż bym sobie obejrzał, mistrz kierownicy ucieka. Lubię jeden, lubię i pierwszą i drugą część. Ja najbardziej pierwszą lubiłem. Trzecia już jest moim zdaniem potwornym gniotem, takim odcinaniem kuponów. Nie oglądałem trzeciej nawet. Fatalne jest, nie oglądaj. Ale pierwsza jest najlepsza. To po prostu taki standardowy film moich czasów dziecięcych. Ludziska, były no. Takie czasy, że ja to wałkowałem nieskończoną ilość razy. Strasznie ten film lubiłem, tym bardziej, że byłem potwornie mocno zafascynowany ciężarówkami amerykańskimi. I czytałem książki o nich, kolekcjonowałem czasopisma o ciężarówkach, o trakach amerykańskich, różnego rodzaju magazyny. No naprawdę, na wszystkie możliwe sposoby. Programy o tym oglądałem. I właśnie jak były takie filmy pokroju Misz Kierownicy Ucieka, to też oglądałem te traki ze śliną cieknącą z ust. Czyli tutaj muszę skręcić na prawo, dobra. Bizonem to mi będzie ciężko tam dojechać, bo to jest taka ciężaróweczka, no nie bardzo na takie warunki. Western Star to nie jest w każdym razie. 31 minut, czy kończymy? Nie. Bo tak to ten ostatni materiał bardzo długi wyjdzie. Bo zanim ja tam dojadę, to jeszcze zajdzie. To jak uważasz? No albo robimy dwa krótsze, albo jeden monstrualnych rozmiarów. To możemy zrobić, nie wiem, ty decyduj. Ja bym chciał, no 32 minuty, to myślę, że spokojnie można uciąć. No dobrze, moi drodzy, to tu się z wami pożegnamy. Niestety w moim wykonaniu był to fatalny odcinek i przyznam szczerze, naprawdę się zdenerwowałem, bo tam przewrócić się od czasu do czasu to ja lubię, nawet jest śmiesznie i zabawnie. Lubię, no cenię nie, sobie. Nie, ale jest nawet zabawnie, natomiast teraz już mi nie było do śmiechu i mówiąc wprost, po prostu się zdenerwowałem na tyle, że miałem ochotę wstać i wyjść i się przejść. No dobra, to zaraz skończymy mapę, wstaniesz, wyjdziesz i się przejdziesz. No, to tyle ode mnie. Żegnamy się z Grzesiem. Mam nadzieję, że na następnej mapie, dokończymy oczywiście jeszcze to, mam nadzieję, że na następnej mapie będzie lepiej. Trzymajcie się, cześć. Nie zapomnijcie o łapkach. Na razie, ludziska.